Dobry wieczór wszystkim. Ja się nazywam Piotr Szczepański. Witam wszystkich serdecznie na naszych zajęciach dotyczących zwierząt, zwierząt na wsi. I ten warsztat będziemy prowadzili we cztery osoby. Jest trenerami naszymi będą Tadeusz Wypy, który zacznie o tym mówić. Tadeusz jest prezesem fundacji Argos. Argos zajmuje się monitoringiem działań gmin i w ogóle tego, co się w Polsce dzieje ze zwierzętami. Domowymi, tak, bo jeszcze zrozumiem, że wprowadzimy sobie ten, co to znaczy zwierzę domowe, co to znaczy zwierzę hodowlane i rozumiem, że będziemy mówili też o ustawie obowiązującej o prawach zwierząt. Następnie będzie mówiła Małgorzata. Małgorzata jest weterynarzem, pracuje na wsi, prowadzi dom tymczasowy i współpracuje ze swoją gminą, prowadząc właśnie taki dom tymczasowy jako pomysł na to, jak można rozwiązywać problemy zwierząt bezdomnych. Po mojej lewej stronie jest Tomek, Małgorzata Bielawska, to jest Tomasz Bielawski. Tomek jest też... Mężem Małgorzata. Mężem Małgorzata. To jest domu z tak. W domu tymczasowym. Jest sołtysem wsi Krasnosielec. Nowy Sielc, przepraszam. A jednocześnie ma swój gabinet weterynaryjny i ma dużo doświadczeń, jeśli chodzi o leczenie zwierząt, kontakty z ludźmi. Także mają ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o wieś i kwestie związane z prawami zwierząt na wsi. Ja się nazywam Piotr Szczepański i jestem pracuję w Fundacji Wspomagania Wsi w ogóle, ale od dość długiego czasu jestem wolontariuszem w schronisku dla zwierząt, a poza tym pod koniec mojego życia jeszcze postanowiłem postudiować sobie o zwierzętach i wybrałem sobie taki przedmiot studiów. Robię to przez internet na uczelni, która jest w Wielkiej Brytanii. Ona się nazywa po angielsku Dog Studies, czyli inaczej nauka o psach. I to w tej uczelni to jest tak, że jak studenci studiują w tamtej uczelni, to mogą sobie wziąć ten kurs studiowania o psach, zdają egzamin, dostają do ogólnej puli punktów, żeby ukończyć studia, dostają tam ileś punktów za to, że się nauczyli o psach. A cały pomysł tego warsztatu o zwierzętach wziął się stąd, że mam tu przygotowany taki materiał o tym, jak się to prawa myślenie czy filozofia praw zwierząt się rozwijała, ale wziął się stąd, że po prostu nasza cywilizacja się rozwija. W miarę jak się rozwija nasza cywilizacja, to rozwija się także nasz stosunek do otoczenia. Inaczej zaczynamy myśleć o środowisku, inaczej także postrzegamy zwierzęta. I poświęcamy temu coraz więcej uwagi. Psy, inne zwierzęta domowe, w ogóle zwierzęta, które są człowiekiem, to zaczynamy traktować inaczej. Po prostu z takich względów, jakich, że one są w takich kategoriach. Jedni myślą, uważają, że trzeba się zajmować, bo są słabsze. Tak? Inni robią to z pobudek religijnych czy chrześcijańskich. Tak? Inni mówią, tu jest taki duży spór, jaki był na przykład w kościele, w chrześcijaństwie między świętym Franciszkiem, który mówił, że zwierzęta mają duszę, a świętym Tomaszem, który mówił, że tej duszy nie ma. Tak, jak ktoś chce, to powiedzieć dużo materiałów na ten temat, mogą sobie przeczytać. W kościele przyjęto to zdanie świętego Tomasza, a nie tego pijaka i wariata Franciszka, który żlejmował baga z grzbietu osła i potem jeszcze budzienkował i klękał za nim i mówił, że fajne, że te ptaszki to jest, także są stworzenia, które są stworzone przez Pana Boga i tak. W to się nie będziemy zagłębiać. W każdym razie tu będziemy mówili o kwestiach i cywilizacyjnych, i naszego podejścia i będziemy się po prostu starali
rozmawiać na ten temat z Państwem. To tyle ode mnie. Ja na koniec, jak jeszcze koledzy zostają trochę czasu, chciałbym powiedzieć to, czego, o czym są moje studia, znaczy o komunikowaniu się ze szczególnym zwierzęciem domowym, jakim jest pies, ale to jak zdążę, nie? Panie Tadeusz, oddaję Ci mikrofon. Tak. Wszystkich, żeby w trakcie tego naszego mówienia, tych zajęć, po prostu zadawali pytania. Tak, tak, dobrze. Tak się umówiliśmy. Może na początek warto, jakie świeże umysły są, zacząć od kwestii dosyć abstrakcyjnych, takich porządkujących. Ta dyscyplina, o której chcemy tutaj mówić, ona w zasadzie powinna nazywać się humanitarna ochrona zwierząt. Jest to dyscyplina, której no właściwie w Polsce dopiero ona powstaje, jej właściwie nie ma. O co chodzi? Ochrona zwierząt w naszym języku jest rozumiana bardzo wieloznacznie. Najczęściej szło o ochronę gatunkową, jakąś część ochrony przyrody, sprawy ochrony zwierząt łownych, ekonomiczne i tak dalej. Później pojawiła się ochrona zwierząt rozumiana jako ochrona produkcyjności zwierząt, zwierząt hodowlanych, czyli ostatecznie ochrona jakości mięsa i produktów. I taka ochrona jest w tej chwili w Polsce zinstytucjonalizowana, są szczegółowe przepisy, są służby weterynaryjne i oni posługują się pojęciem ochrona zwierząt, tak jakby to wyczerpywało cały zakres. Ochrona zwierząt w odniesieniu do zwierząt domowych ze względu na właśnie inną podstawę, którą ja upatruję przede wszystkim w empatycznym stosunku ludzi do zwierząt, to jest rzecz do pewnego stopnia nowa, nie jeśli chodzi o samą ludzką empatię, tylko jeśli chodzi, mówimy tutaj o prawo, instytucje, procedury, nadzór, o działanie państwa. W pojęciu w tej ochronie zwierząt hodowlanych używa się na przykład pojęcia dobrostanu zwierząt, które oznacza coś oprócz bardzo tam niewymiernych rzeczy, no ono się daje sprowadzić do konkretnych norm utrzymywania zwierząt gospodarskich. Nabrało to większego znaczenia wtedy, zwłaszcza kiedy dopłaty unijne wiązane były również ze spełnianiem dobrostanu, z oceną. W przypadku zwierząt domowych ten termin nie ma zasadniczo zastosowania, bo z tego powodu, że nie ma norm utrzymywania zwierząt domowych. Czyli tam, gdzie służby państwowe mówią o tym, o zapewnieniu dobrostanu, czy o kontroli dobrostanu, to jeśli mają na myśli zwierzęta domowe, problem ze zwierzętami domowymi, to nie znaczy nic, bo nie ma takich norm utrzymywania, prawda, które byłyby wyrażone w jakichś konkretnych miarach. No teraz ustawa wprowadziła tylko tyle, że pies nie może być na łańcuchu dłuższy niż 3 metry, prawda? Krótszy niż 3 metry, a to jest o wiele za mało. Taka ochrona humanitarna, jej brak w działaniu państwa i jego organów spowodował powstanie w Polsce problemu bezdomnych psów, który jest problemem bardzo specyficznym. W innych państwach europejskich on w ten sposób nie występuje.
Oczywiście na południu Europy, czy w krajach azjatyckich też tych takich bezdomnych zwierząt jest dużo, ale w Polsce powstał specyficzny mechanizm, że z jednej strony państwo gwarantuje takim zwierzętom opiekę, ma zamiar coś z nimi robić, a z drugiej strony pod pozorami tej opieki powstała branża ich usuwania i likwidowania pod pretekstem, że pieniądze są przeznaczone na ich opiekę. Problem się bierze stąd, że nie było w Polsce z przyczyn jakby historycznych też regulacji problemu nadpopulacji tych zwierząt. Musimy sobie zdać sprawę, że na przykład prywatne praktyki weterynaryjne to jest rzecz, która się pojawiła w latach 80. Przez całe dziesięciolecia nie było praktyki sterylizowania domowych zwierząt, nie tylko z tego powodu, że ludzie nie czuli takiej potrzeby, nie chcieli, ale również nie było tych lekarzy weterynarii. Lekarze weterynarii mieli pracować tylko przy zwierzętach hodowlanych. Po 1989 roku, gdy powstał wolny rynek, powstał również taki możliwość sprzedawania i zwierząt, i karmy, i różnych usług, i on spowodował zainteresowanie tym, żeby tych zwierząt było więcej. Ludzie są namawiani na zakup zwierząt, nie tylko psów, kotów, innych też. To się opłaca. Ta branża bardzo szybko rośnie w Polsce. W czasach kryzysu, kiedy inne branże nie notują rozwoju, sam rynek karmy dla psów rośnie w tempie 30% w ciągu roku. Więc źródła są w tym, że nie ma tradycji uporania się z problemem niepotrzebnych zwierząt, ograniczania nadpopulacji. I związane jest to również z motywami ekonomicznymi. Nie istnieje żadne zadanie dotyczące zwierząt domowych na poziomie rządowym. Nie istnieje żaden program, ani żadne procedury, ani służby, które byłyby za to odpowiedzialne. Wszystko spadło na głowę samych gmin, które mają sobie z tym problemem poradzić same. Jednocześnie wprowadzono przepisy, które no, pozornie ten problem rozwiązują. Gminy mają obowiązek zapewnić bezdomnym zwierzętom opiekę, wyłapywać je, kierować je do schronisk. Z drugiej strony jednak praktycznie gminy takich schronisk tworzyć nie mogą, bo prawo przewiduje, że schronisko musi spełniać warunki takie, jak dla jakichś szczególnych zakładów utylizacji z wielkimi obostrzeniami, musi mieć działkę przynajmniej 10-hektarową, osobną infrastrukturę i tak dalej. No, koszt takiego schroniska się rozpoczyna od powiedzmy 1-2 milionów złotych, na co oczywiście większości gmin nie stać i też nie ma potrzeby, żeby każda gmina miała takie schronisko dla zwierząt.
co robią gminy w tej sytuacji? No, usiłują te zwierzęta pozbyć się gdziekolwiek. Te, które uważają, że są bezdomne, a zwłaszcza najczęściej są to te, które jakoś przeszkadzają mieszkańcom. I z braku schronisk wytworzył się mechanizm taki, że ta opieka jest dalej pozorowana, czyli te zwierzęta, faktycznie ich los nie jest ustalony, co się z nimi później dzieje. Nie ma też nad tym żadnej kontroli ze strony władz państwowych. Nasza fundacja prowadziła badania takie właśnie, żeby stwierdzić, jak ten problem wygląda w skali kraju. Ankietowaliśmy i do tej pory co roku, od 2006 roku, pytamy się wszystkich gmin, iloma bezdomnymi zwierzętami się zainteresowały, co z nimi zrobiły, czyli z jakimi podmiotami miały umowy i ile ich to kosztowało. Na podstawie tych danych podsumowujemy to i konfrontujemy to z informacjami ze schronisk, ile zwierząt przyszło i co się z nimi stało. No i się okazuje, że znakomita część tych zwierząt, które gminy wyłapały, żeby zapewnić im jakąś opiekę, posłać do schronisk, one do schronisk nie trafiają. To są różnice nawet rzędu 1000 zwierząt przekazanych do jednego schroniska. W tej sytuacji wszczynaliśmy postępowania karne, postępowania administracyjne, w których też wiele mechanizmów nam się wyjaśniało. No, okazywało się, że to jest zasadniczo droga bezskuteczna, bo prawo jest takie, że nie sposób tej odpowiedzialności wyegzekwować i ani odpowiedzialności za zwierzęta, ani za wydawanie pieniędzy na pozorną opiekę nad nimi. Szereg postępowań karnych też żeśmy prowadzili, wszystkie zostały umorzone. Prokuratura nie wyobraża sobie do tej pory, żeby jakikolwiek urzędnik samorządowy, wójt, burmistrz mogli odpowiadać za los bezdomnych zwierząt opłacony z pieniędzy gminy. Jest tutaj bariera nie do pokonania. Skala tego problemu rośnie. Nie tylko w mediach, kiedy są coraz to nowe, prawda, afery o schronisko takie czy inne, o nieznany los zwierząt, o warunki, jakie tam są, które służą najczęściej do tego, żeby te zwierzęta jak najszybciej padły, zagryzienia, z chorób, albo po prostu nie ma ich, z powodu których się nie da stwierdzić. Również na liczbach to widać, że ten problem rośnie coraz bardziej, jest coraz bardziej społecznie kosztowny. Rok w rok do schronisk zarejestrowanych, skąd są jakieś dane, statystyki, trafia około 70 tysięcy psów. Z tym, że w 2006 roku średnia cena pozbycia się jednego psa, umieszczenia go w jakimś schronisku. Średni koszt taki ponoszony przez gminę to był 600 zł. Natomiast w 2010 roku taki koszt już jest około 1500. I ten wzrost kosztów nie powoduje ani, że tym zwierzętom jest lepiej, na odwrót tych schronisk zarejestrowanych pod kontrolą jest coraz mniej, natomiast coraz więcej jest miejsc, które w ogóle są dziwne, nielegalne, umowy i nieznany los. To nie prowadzi również do tego, że ten problem jest w jakikolwiek sposób łagodzony i rozwiązywany. Jest to narastająca patologia, przede wszystkim regulacji prawnych.
które mają ten aspekt, że rząd nie chce, administracja rządowa, budżet centralny robi wszystko, żeby tego problemu nie wrzucić mu na głowę, bo to oznaczałoby jakieś prawda, koszty, jakieś zamieszanie i robi wszystko, żeby to było na odpowiedzialności samych gmin, za pieniądze samych gmin, a z drugiej strony nie dopuszcza do tego, żeby gminy mogły postępować z tymi zwierzętami wedle jakichś czytelnych norm, norm opieki, norm ekonomii, norm sensownego funkcjonowania. Jakie w tej sytuacji można działania podejmować na terenie gminy? Najważniejszym działaniem stowarzyszeń i ludzi do dobrej woli jest przede wszystkim społeczna kontrola na poziomie samej gminy, czyli interesowanie się, na co gmina wydaje pieniądze, z kim ma umowy i jaki jest efekt tych umów. Bo płacić 1500 zł za to, że pies zniknie, to niezależnie od tego, czy ktoś lubi zwierzęta, czy nie, to również nie jest ekonomiczne, bo dać w łeb, to może jakiś pijaczek za 5 zł, za które sobie piwo kupi, prawda? Można to robić z takim samym skutkiem znacznie taniej. Natomiast jeśli chcieć postępować zgodnie z przepisami ochrony zwierząt i żeby one miały jakąś minimalną opiekę i szansę na to, żeby przeżyć, żeby mogły znaleźć jakiś dom, no to muszą być ewidencjonowane przez gminę. Trzeba wyegzekwować to, żeby gmina się opowiedziała z ich losu. Prawda, co się z nimi właściwie dzieje. W obecnie funkcjonujących przepisach ustawy o ochronie zwierząt, nadzoru weterynaryjnego nad tym problemem inspekcji i tego się w zasadzie wyegzekwować formalnie z zewnątrz nie da. To muszą egzekwować sami mieszkańcy gmin. Natomiast zmiany, jakie mogliby proponować mieszkańcy, do jakich powinni dążyć, to jest to, żeby oprzeć rozwiązywanie tego problemu z braku wszelkich innych norm skutecznych na przepisach prawa cywilnego. To znaczy pytać się o te umowy, czy one są ważne, pytać się, czy są prawidłowo podejmowane, pytać się właśnie o to, co się, jak jest wypełniane, zapisane w ustawie zadanie opieki, na czym by ona polegała. I także proponować formy alternatywne do wyłapywania zwierząt i kierowania ich do schronisk, co często znalazł, czy kierowanie ich do NIKO. Prawo cywilne daje taką na przykład możliwość, żeby wójt czy burmistrz zlecał opiekę nad bezdomnym zwierzęciem dowolnemu mieszkańcowi gminy w prosty sposób, bez faktur, bez rachunków, bez jakichś podatków i bez jakiejś ogromnej biurokracji. Jest artykuł kodeksu cywilnego o zleceniach bez wynagrodzenia, które upraszczają całą sprawę. Natomiast takie zlecenia mogą obejmować zwrot kosztów. I to jest wtedy z punktu widzenia księgowego i biurokratycznego bardzo uproszczone. Może wójt czy burmistrz chętnym dać bezdomnego psa pod opiekę ze zwrotem kosztów, jakoś tam zryczałtowany na jakiś czas, tak żeby byli chętni, z zastrzeżeniem, że ta osoba później tego psa adoptuje.
wtedy jest wszystko pod kontrolą gminy, wszystko pod kontrolą mieszkańców, nie ma finansowania schronisk, nie ma finansowania jakichś dziwnych firm, które psy łapią i robią z nimi cokolwiek. Dla większości gmin wiejskich jest to rozwiązanie optymalne. Średnio z naszych danych statystycznych z wielu lat wynika, że ten problem bezdomnych zwierząt jest ogromnie zróżnicowany. To znaczy przeciętna gmina w Polsce ma do czynienia z 30 psami, ale 45% gmin, przede wszystkim wiejskich, nie robi w tym zakresie nic. Nie zajęła się nigdy żadnym bezdomnym psem, nie wydała na to ani grosza. Prawie połowa. Natomiast 1% gmin, to są wszystkie duże miasta i średnie, załatwiają jakby 50% bezdomnych psów, czyli połowa zjawiska bezdomnych psów, co się tyczy 1% gmin. Więc przepisy proponowane, czy tak jak w tej chwili one są dotyczące gmin w ogóle, po prostu nie mają sensu, bo nie ma żadnego sensu, żeby gmina wiejska budowała u siebie schronisko. Natomiast no, szansa na jakiekolwiek sensowne zmiany jest odgórne, ustawowe, jest tutaj nikła. Raczej zmiany ustawy o ochronie zwierząt i ustawy i przepisów innych idą w kierunku pogorszenia sytuacji, zdejmowania odpowiedzialności z urzędników szczebla centralnego, z inspekcji weterynaryjnej i nawet z wójtów i burmistrzów, żeby był no, taki zupełnie wolna amerykanka. No, to jest tak mało optymistyczny wniosek, ale niestety tak to wygląda z badań z roku na rok. Chyba wszystko. Jeśli jakieś pytania Państwo macie, to chętnie. Dziękuję bardzo. Czyli tu otrzymaliśmy takie informacje, tak, że po pierwsze jest problem bezdomnych zwierząt, a teraz do tego wrócimy. Ja używam nazwy bezdomnych, a w wielu dyskusjach są osoby, które się burzą, mówią, jak to pies bezdomny, a człowiek może być bezdomny. Tak? Pies może być, pies nie może być bezdomny, tak? Pies może być bezpański. Tak? Otóż nie chciałbym zaczynać dyskusji na ten temat, ale pies, jak była klasyfikowane zwierzęta, jeszcze wrócimy do tego psa pod koniec, to został nazwany canis familiaris. Teraz wymieniono canis familiaris lupus. Co to oznacza? To oznacza, że to jest pies, jedni mówią domowy, a drugi idą jeszcze dalej, mówią, to oznacza familiaris, to oznacza rodzinny. Tak? Czyli to jest takie szczególne zwierzę, które jest rodzinne, tak? Domowe, dlatego mówimy bezdomne. Tak? I będziemy używali tego terminu, po prostu jeżeli komuś on nie odpowiada, to umówmy się, że go używamy tutaj bezdomne. Czyli Tadeusz nam dał takie przekrój taki, prawda, jak że te przepisy są takie, że w zasadzie nie można ich wyegzekwować, że powiedział nam, że te zwierzęta bezdomne to można, gminy powinny umieszczać w schroniskach, że to jest kosztowne bardzo, tak? Jeszcze wrócimy do takiego problemu, a skąd one się biorą, te bezdomne zwierząt, Tomek będzie o tym mówił, tak? I powiedział w takim razie, że można, jeśli do tego dojdziemy, że to jest, nas ten problem nurtuje, że nie tyle trzeba działać na podstawie umowy o prawach zwierząt, którą rozdaliśmy, ale że trzeba zwracać się do gmin o to, czy te umowy cywilne zawierane z tymi schroniskami, czy one są, tak, czy one są prawnie ważne. My jako obywatele możemy o to pytać.
Ja muszę powiedzieć, że z moich takich informacji dzieje się tak, że te psy niby... Wyćmy się na chwileczkę. Tak? Ciągle mówimy o tych zwierzętach domowych, jakie są psy. Tak? Mamy na Ukrainie ten cały problem, jak się, te psy rozstrzeliwuje. Tak? Nawet były protesty, filmy w polskiej telewizji. No, widok tego jest straszny, straszny. Tak? W Polsce, jak Tadeusz mówił o znikających psach, to ten problem jest bardzo podobny. Tak? Tylko nie strzela się od tych psów, tak? Nie ma tych widowiskowych akcji palenia, prawda, tych jeszcze półżywych zwierząt masowo, tak? Tylko one po prostu tam gdzieś w tych gabinetach czy w tych rzekomych schroniskach znikają i nikt się tym nie interesuje. A pieniądze, to nam też Tadeusz mówił, tak? Są wydawane na ten proceder. Tak, bo są wydawane pieniądze, te psy znikają, to się właściwie w wielu miejscach opłaca. Tak? Dajmy pieniądze, nasze pieniądze na to, żeby tego problemu nie rozwiązywać. Tak? Bo to się świetnie się cały interes kręci. I wspomniał też Tadeusz o takim, że są takie możliwości, że gmina może zawrzeć umowę z kimś tam, tak? Obywatelem, mieszkańcem gminy, że on te zwierzę jest tam przetrzymuje na zasadzie takiej umowy, umowy cywilnej. I abyśmy mogli się nam powie o takim przykładzie, jak to jest. Tak dobrze, jak coś... Tak, ale jeszcze wcześniej kilka słów o tym programie zapobiegania bezdomności, który każda gmina musiała podjąć do końca marca. Dużo gmin miało taki program, bo to był też obowiązek, ale nikt tego nie egzekwował. Jak zaczęłam w naszej wiejskiej, małej gminie dopytywać 2 lata temu, ile pieniędzy gmina przeznacza na zwalczanie bezdomności, w jaki sposób, dostałam pismo w ostatnim dniu tego 30-dniowego terminu informacji publicznej, że gmina składała projekt do lekarza wojewódzkiego, nie odpowiedział. No guzik prawda, bo lekarza powiatowego, przepraszam, znam. I w ogóle nie był złożony taki projekt, więc się wiele gmin migało. Aż no, do tej pory obowiązuje ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 roku. Z tym, że lobby zwierzęce, wiele organizacji naradzało się długi czas, jak wprowadzić zmiany. I tych zmian troszeczkę od 1 stycznia obowiązuje. Jest to jeszcze kropla w morzu potrzeb, no bo wiadomo, jak jest kilka organizacji, to się zaczęły kłócić i różne te zmiany weszły. Ale weszła obligatoryjna właśnie taka uchwała Rady Gminy, która miała być podjęta do końca marca w każdej gminie o zwalczaniu bezdomności. I jestem radną pierwszej kadencji, przewodniczącą komisji właśnie tej prawa i tam porządku publicznego. I jak to się mówi, kropla drąży skałę. Ja od zawsze mówiłam i radnym poszczególnym, a dość dużo nowych weszło i młodych ludzi, więc starałam się tak dotrzeć do każdego, tak na korytarzu, na ulicy. Jestem doradcą rolniczym, więc do tego jeszcze jako to gmina rolnicza typowo. Do tych ludzi docierałam i starałam się mówić, że musimy taką uchwałę podjąć i kładłam nacisk na sterylizację. Że to jest ta podstawa, żeby przeciąć tą bezdomność, czyli zwalczać u podstaw. Nie, no musimy pomyśleć o tych psach, co są bezdomne, ale jakoś ten łańcuszek przeciąć. I mówiłam o tym na komisji, mówiłam na sesji i bardzo się cieszę, że nasza gmina podjęła taką uchwałę. Trochę wpłynęłam na panią sekretarz, która tę uchwałę musiała przygotować, bo to no jak to na wsi, nasza sąsiadka i kobieta, to ją tam na ambicje, że tyle bezdomnych psów, że ten przejechany, ten rozjechany, a ten pobity, a ten zabity i powieszony, że coś z tym trzeba zrobić. I nasza gmina, jako widzę, jedna z niewielu podjęła też w uchwale to, że będzie dofinansowana sterylizacja i kastracja psów i kotów u gospodarzy. Tylko nie więcej niż tam 2 rocznie, no to jest rewelacja. I z tego się cieszę. Widzę, że inne gminy, te co nie podjęły, to chyba nawet prokurator wszedł w te okoliczne gminy, które nie podjęły tej uchwały, albo taki bełkot, że zostały zaskarżone te uchwały do sądu administracyjnego.
bo musi w uchwale być przede wszystkim tak, o co chodzi, że zwierzę bezdomne, to zacytuję, to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia jej właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. I warunkiem takiej uchwały gminnej było podpisanie umowy ze schroniskiem. I tu się zaczął cyrk, tak jak mówił pan Tadeusz. Schroniska zaczęły dyktować warunki. Nasza gmina zwróciła się do trzech z zapytaniem i okazało się, że jedno chce 2,5 tysiąca za przyjęcie jednego psa i odłowienie, plus za tak zwaną gotowość miesięczną 1500 zł. Czy złapią, czy nie złapią, czy będzie zgłoszenie, czy nie. Czy to jest suka ze ślepymi szczeniakami, to tyle samo. No i gmina kiedyś zapłaciła za sukę ze szczeniakami, która się tam gdzieś urodziły w kukurydzy, 6 tysięcy złotych i powiedzieli, że absolutnie. No i wójt wymyślił sposób, że myśliwy zastrzeli, no nie wiedzieli, że nie może myśliwy zastrzelić suki ze szczeniakami, a do tej pory to było praktykowane. Czy no samochód rozwiąże sprawę, bo te psy tam były za chwilę znajdowane, i a że na naszym zakładzie, terenie jest zakład utylizacji, zresztą chyba tak na dużym terenie, Elkur, to wiem od pracowników, że te psy tam półżywe czy inne tam trafiały do kotłów i kto tam myślał o zgłoszeniu gdziekolwiek, że on jest ranny, do kotła pójdzie i chwila i po nim. Czyli tak, właściwie, że gmina, jeżeli wezwie chycla, schronisko, czy odda do schroniska, nadal jest właścicielem tego psa. I schronisko musi, teraz jest w uchwale, że musi wysterylizować, wykastrować, takiego psa utrzymywać, leczyć. No więc tak jak mówił pan Tadeusz, gminy zaczęły myśleć, po co mam zywać schronisko za 2000 czy za 2500 tego hycla, jak można tego psa jakoś tam zagospodarować na naszym terenie. I no tak się znajdują takie osoby jak my tu z Tomkiem, że od zawsze pomagamy, odkąd się sprowadziliśmy na wieś z Warszawy. Jesteśmy lekarzami weterynarii, jakoś inaczej na te problemy patrzyliśmy bezdomności i traktowania zwierząt, że no tak poza gminą i poza wszystkim tak pomagaliśmy tak zwierzętom. Jeżeli to teraz zostało tak jakby uhonorowane prawnie, myśmy też taką podjęli współpracę, aczkolwiek nie pisaną jeszcze, tylko taką, no, jak to się mówi, na gębę, ale dobre i to. Co jeszcze taka gmina i uchwała musiała podjąć? Przede wszystkim oprócz tego zapewnienia miejsca w schronisku, no co mówię, zaczęły się korowody, bo żadne schronisko nie chciało się zgodzić, a to było warunkiem sine qua non. Jak gmina nie podjęła, mają prawo organizacje, na przykład prozwierzęce, zaskarżyć do sądu administracyjnego, że jest nieważna. I dużo tych uchwał zaczyna być po prostu w sądzie. Czyli jeszcze raz trzeba będzie podjąć. Co jeszcze? To, że usypiamy ślepe mioty. Jeżeli już dojdzie do rozmnożenia psa, kota, po co mnożyć bezdomność? Mówi się nie porzucaj, nie rozmnażaj, więc usypianie ślepych miotów. Nasza gmina też to przyjęła, no a strasznie się cieszę, że ten drążyłam dziury w brzuchu, żeby rolnik nie zakopał tych zwierzaczków, a już jak widzące, no to już jest wbrew łamaniu ustawy o ochronie zwierząt 97 i podlega zgłoszeniu na policję, ale kto by się na wsi tym przejmował oczywiście, że ktoś tam główki odrąbuje szczeniakom, przynieść do lecznicy, będą uśpione w humanitarny sposób, jest to minuta, rzeczywiście sekunda i nie ma kłopotu. Ale wysterylizuj tą sunię na przyszłość, wysterylizuj kotkę. Będziesz miał z głowy problem do końca życia i samą sunię. Co jeszcze nakłada ta nowelizacja ustawy, no oczywiście w całej Polsce, że osoba, która napotka porzucanego psa lub kota, a w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub policję. Nie ma u nas na wsi straży gminnej. Poszłam na policję, jak to się mówi, zaprzyjaźniłam się z komendantem naszym, czyli kierownikiem posterunku, bo teraz się tak nazywa. Zaapelowałam do jego ludzkich uczuć i bardzo się poczuł taki doceniony. Poprosiłam dwa razy o interwencję, bo słyszałam, że
Na tej zasadzie mówię, że ludzie nie pójdą na policję, bo mają nieprzyjemności od sąsiada, że głodzi psa, czy go tam trzyma bez budy na 30-stopniowym mrozie, ale przyjdą do mnie, bo się tak jakoś utarło, że ja... no raz, że jako radna interweniuję, dwa, że moje miejsce pracy jest w urzędzie gminy, aczkolwiek nie jestem pracownikiem, tylko mówię o ośrodku doradztwa rolniczego, ale ludzie tak kojarzą, no, w gminie siedzi, to zareaguje. Zgłaszam do urzędu gminy, idę do pani sekretarz, mówi: Grażyna, jest kolejny porzucony pies, coś z tym zróbmy. Mówi: dobra, pierw zwrócimy uwagę, czy zgłoszę to na policję. Policja rzeczywiście wysyła patrol, jeszcze nie zdążyłam wyjść z posterunku, już mnie minął. No po czym ten chłop dochodził, kto zgłosił? Ja mówię: ja, właściwie to moja fundacja. Nie jestem w żadnym stowarzyszeniu ani fundacji. Na to liczę, że ten chłopina się nie dowie, że nie jestem. A słowo fundacja to każdy mówi: a wiem, wiem. No, cokolwiek by to nie znał, no, troszkę łamiałem prawą, ale w dobrej wierze. Poza tym, gmina musi wyznaczyć gospodarstwo, które przejmie ewentualnie zwierzęta, które będą odebrane w trybie natychmiastowym. Jeżeli się coś dzieje, a czasami widzimy w telewizji, czy na Facebooku, czy w internecie, prawda, widzimy, że jest jakieś tam zagłodzone krowy, zdechłe, obornika po pas. Zresztą Tomek chyba też ma takie przykłady, jak chodzi po wsi, że nie da się do rodzącej krowy dojść, bo ona leży, bo tylko głowę widać w tym oborniku. I to jest XXI wiek i chłop nie widzi, że to jest złe. Bo tak ojciec trzymał i pradziadek trzymał i nie widzi. Trzeba mówić, edukować i to ciągle właśnie mówimy. Nasza gmina na przykład nie wskazała tego gospodarstwa. No mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś przejęcia w trybie natychmiastowym zagłodzonych krówków, kóz czy koni. No wtedy by musiała wskazać. Musi wskazać gabinet weterynaryjny, który udzieli pomocy zwierzęciu leżącemu na drodze. Obowiązkiem kierowcy jest udzielenie pomocy. To jest zupełnie puste prawo, bo nikt, mało ludzi, którzy potrącą psa czy kota, zatrzymają samochód, ściągną go na pobocze, a już ja nie mówię o tym, że go wezmą w samochód i będą szukać lecznicy czy gabinetu, który przyjmie. Stąd właśnie było takie rozeznanie do naszych wiejskich gmin, jako że ja mam pod opieką 10 gmin powiatu Maków Mazowiecki, współpracy z rolnikami, ale mimo wszystko gdzieś tam to do urzędu się dowiemy i z wójtem przywitam. 2 lata temu były takie zapytania właśnie, kto przejmuje opiekę, co się dzieje z takim psem porzuconym, czy żadna z 10 gmin nie raczyła odpowiedzieć na to. Bo żadna nic nie miała żadnego pomysłu. No teraz mówię, ta nowelizacja uchwały o ochronie zwierząt wymogła to podanie gabinetu weterynaryjnego, czy lecznicy, która zajmie się zwierzęciem. I powinno to być w ogólnopolskiej bazie danych. No, no wyobrażam sobie, że jadę samochodem, pod koła wpadnie mi pies, no bo zdarzy się, mimo całej mojej miłości, mogę coś tam potrącić. Powinnam mieć dostęp do internetu, zobaczyć, która lecznica przyjmie, że to godzina na przykład 23:15, ale któryś gabinet przyjmie tego zwierzaka i go na koszty gminy, no jako bezdomny, bo każdy pies w sumie na drodze publicznej nie ma prawa być, czy to kura, czy pies, czy inny koń. Co jeszcze ta nowelizacja wniosła? Opieka nad wolno żyjącymi kotami. Jest to rzeczywiście problem. Duża zasługa samorządów miejskich, jeżeli koty są bezdomne i były niszczone, tępione, tak jak na moim osiedlu Warszawa sady żoliborskie zostały, no, okienka zabijane na zimę, to i tamto. Okazało się, że szczury na drugie piętro po murze sobie wchodzą spokojnie na parapecie. Moja siostra myślała, że to kotek, a to był szczurek. Na parapecie pierwszego piętra do kuchni zaglądał. I dopiero ludzie, no, że nie można niszczyć tych kotów wolnożyjących, ale znowu gmina musi się nimi zająć, czyli wysterylizować przede wszystkim, wspomóc karmicielki, które dobrą robotę, a są tak niszczone, tak tępione przez ludzi, że karmią te koty w środku nocy, a właściwie nawet nad ranem, żeby ludzie nie widzieli, kotów nie płoszyli, ale dobrą robotę robią. U nas na wsi jeszcze to może problem kotów nie jest aż tak wielki, bo koty nawet porzucone czy zdziczałe nie widać ich. Gdzieś tam się gnieżdżą, wchodzę do rolnika, mówię: jakie fajne kociaki, a wczoraj jeszcze 4 były, traktor przejechał. No taka selekcja naturalna, fajne i to ludzie z wykształceniem nawet
Mam sąsiadkę z wykształceniem rolniczym wyższym. Mówię przez okno, widzę, że tam u niej na podwórku kotek gdzieś tam pod jakiś dechem chodzi. Dzwonię do niej, mówię: Iwona, masz tam jakiegoś czarnego kota, czy to nie jakaś koteczka się okociła? Ona: nie, my kota nie mamy, nie trzymamy, o to słowo, że nie trzymamy kota, a my tam resztki mięsne wyrzucamy. Ja by to na pewno, to koty jedzą mięso? Pyta osoba z wykształceniem wyższym rolniczym. Mówi: jedzą, tak, że nie mleko i nie myszy tylko. Chociaż te myszy, kurczę, nasz spaślak przynosi gruble teraz, co wypadają z gniazda. I co jeszcze, znakowanie zwierząt. Miałoby to o tyle sens, żeby była jednak ujednolicona baza chipów zwierząt. Safe Animal prowadzi swoją. Ile jest takich przypadków, że się słyszy, że pies ma chipa, odczytany ten chip. My mamy czytnik, każdy znaleziony pies jest odczytywany. Jest ten chip. W życiu się nie dojdzie. Skąd on jest? Kto go porzucił? Kto był właścicielem? A jeżeli już nawet czytamy, to jest ochrona danych osobowych. I z tym psem się zostaje jak z palcem w nosie, chciałam powiedzieć. No. Bo jest ochrona danych i tylko od numer mogę odczytać, a nie właściciela i numer telefonu, żeby zadzwonić, niech pani przyjdzie po swojego psa. Jakieś takie to jeszcze na dopracowanie. I co roku gmina musi określić kwotę, którą przeznaczy na bezdomne psy. U nas to jest raptem 20 tysięcy. Z tego połowa jest już wydane, bo była suka ze szczeniakami w stodole u jakiejś staruszki. I duże psy i szczekały oczywiście. I suka broniła i musiało schronisko odebrać. I teraz jeszcze tak, właśnie ja tak z dobroci serca zawsze tymi zwierzakami się zajmowałam i coraz bardziej, bo pomyślałam sobie, że kiedyś to tak, jak się tam schyliłam nad kotem bezdomnym na wsi, to na to tak dziwnie patrzyli. A teraz pomyślałam, że jestem raz, że dużą dziewczynką, a dwa, że mam więcej wiedzy i wiem, jak pomóc i mówię ludziom, jak pomóc. Że nie to, że jak ktoś mi na wsi mówi, że ja to lubię zwierzęta i lubię psów, nawet tą tam formę, no ale to pominimy, że lubię psy i mam, suka się oszczędziła i wszystkie 7 szczeniaków chowam, bo ja lubię i nie zabiję. Tłumaczę i ja widzę po jakimś czasie, że jest taki trochę błysk zrozumienia, że mówię nawet zastrzyk, może ten hormonalny, który jest mniejszym złem niż odmnażanie w kółko tej suki. A potem, no, że to kosztuje. No, nie tak kosztuje, ale jak pani lubi zwierzęta, szkoda potem tych 7 szczeniaków dać komuś na łańcuch, a wie pani, może zagłodzić. To mówi pani, to ile ten zastrzyk kosztuje? No i tak już troszkę inaczej myślą. No, trzeba mówić, edukować. Miałam zajęcia z dziećmi w przedszkolu, od podstaw. No, nie mówię o sterylizacjach oczywiście, ale o daniu psu wody, jak jest upał. O wyprowadzeniu na spacer, puszczeniu z łańcucha, żeby ten pies miał kontakt z ludźmi, nie zdziczał. No i tak przez 30 prawie lat, Tomek, przebijamy trochę ten mur. Leczymy, no i tak właśnie, doszło do tego, że zaczęłam się zajmować tymi psami, no mówię, bez wiedzy i udziału gminy, bo najchętniej by to zostawiła, mówię, swojemu losowi, że ten pies za 2 dni pod samochód wpadnie, albo pan Franek za 0,5 litra zlikwiduje. Bo ginęły w niewyjaśnionych okolicznościach i to, no taki jeden starszy myśliwy się przyznał, że gmina mu każe zastrzelić, on czeka do wieczora, bo wie, że źle robi. I tego psa zabija i gdzieś tam nawet próbuje zagrzebać w piasku, żeby nie było widać i to jest oczywiste było. No więc to mówienie, że to nie jest oczywiste, że są inne wyjścia. Tomek, puść mi tą prezentację. Tylko trzeba by troszkę I jaką satysfakcją jest, słuchajcie państwo, jeżeli się ma warunki, bo mamy dość duży dom, mamy ogród, mamy kojec, specjalnie postawiliśmy, bo tu jeszcze był dźwięk, muzyczka mamy. I takiego psa jak się weźmie z ulicy, myśmy to robili do tej pory na koszt własny, albo szukaliśmy takich sponsorów. To nie są wszystkie moje psy. To jest prezentacja ludzi z portalu Dogonania, na którym jestem od 8 lat uzerem i mam wielką, wielką pomoc, bo się okazuje, że ja nagle nie jestem ze swoim problemem sama i że Tomek nie musi mi pomagać i targać te psy gdzieś tam z piątej wsi, oswajać, bo czasami jest to dzikie, tylko że jest grupa ludzi, którzy pomogą.
są jakieś składki finansowe. Myśmy wysterylizowali w ciągu roku tymi psami, różnie te liczby się, psy, koty, ale w większości psy, jest to około 15-17 rocznie, które przygarniamy, socjalizujemy, leczymy, szczepimy, sterylizujemy, bo to jest podstawa, idą zaraz pod nóż, mówię, wszystko. Chłopak traci jajka, dziewczyna maciczkę i szukamy domów. I też to jest takie wspólne szukanie domów internetowe, bo mam znajomych, których na oczy nie widziałam, ale są cudne osoby, które w ten sposób mogą pomóc, że ja piszę treść ogłoszenia i daję zdjęcia, a one ogłaszają na 50-60 portalach internetowych, łącznie z Allegro, do już teraz nie możemy ogłaszać psów, bo nie wolno do sprzedaży ogłaszać. Allegro akurat tych naszych schroniskowych nie przyjmuje. I potem jest wielka satysfakcja, jeżeli z takiej biedy, zastrachanej, czasami się okazuje, że to są rasowe psy, po wystrzyżeniu się okazuje, że ma chip albo tatuaż. Myśmy mieli sunię z tatuażem, u nas pożyła tylko 7 miesięcy i odeszła, bo była starowinka zupełna. Okazało się, że jest to Lhasa Apso, tatuaż zarejestrowany w Rosji, w Moskwie. Czy ktoś ją porzucił? Była no, w stanie tragicznym, ale u nas sobie dożyła spokojnie ostatnich dni, podobnie jak jamniczka znaleziona w takie największe mrozy, no bo kto na wsi jamnika i po co weźmie. I akurat Bogu dzięki, że się koło naszego domu trafiła i sobie dożyła tych swoich dni. A moja teściowa to się zawsze śmiała, że to święty Franciszek nam policzy w przyszłym życiu, że żywcem do nieba i tak, że jak się na sądzie ostatecznym jeszcze pałką trzeba będzie nas zrobić, bo tak się chętnie jeszcze nie garniemy. Ale mówię, to jest taka, każdy z nas może pomóc, czyli nie przejść obojętnie, zareagować na to, że jest jakaś bida, czy u sąsiada ten pies jest na łańcuchu, że jest chudy, czy coś. Reagujmy. Ten pies sam się nie opowie i sam nie, o swoje prawa nie będzie dochodził. Zresztą te psy czasami w ogóle nie znają innego życia. I jest cudne, ja nie mówię, że z każdego na kanapę musi awansować. Nie, ale w dobre warunki. Nie łańcuch, tym bardziej na szyi, musi być obroża. Musi być spuszczany z łańcucha, łańcuch duży. Mniejszym zło jest kojec, gdzie może się poruszać spokojnie, swobodnie, ale go wypuszczajmy. Pamiętajmy o karmie, o piciu, o nawet w czasie mrozów. Kilka takich akcji, na przykład właśnie fundacje robią, pomagają. Ja ostatnio z fundacją Castor, która jest zarejestrowana w Krakowie, gdzieś tam na forum internetowym się znaleźliśmy. Oni zaczęli działalność od powodzi w 2010 roku, jak był zalany Sandomierz i tam okolice. I jak woda opadła i w tym mule się okazał ogrom nieszczęścia. Ludzie nie mogli do swoich domów wrócić. No o ludziach się myślało, wiadomo, że... Ale się okazało, że i te psy winne, no już nie mówię o tych, co się utopiły, zwierzętach, koniach i tak dalej, ale te nawet psy nie miały swojej budy. I Fundacja Castor wpadła na pomysł akcji psu na budę i zaczęli zbierać pieniądze od ludzi, materiały, budować budy, zawozić do tych gospodarstw, darować tę budę. Tylko warunkiem było wysterylizowanie, wykastrowanie tego psa, co też pokrywała koszty. I tak się ta akcja rozkręciła. To osoba, która mieszka w Dublinie na stałe, tę akcję jakoś tak rozkręciła, że druga akcja to była na pełni psu miskę. I jak jest właśnie ktoś dobry i pomaga zwierzętom, a to zgłoszą go ludzie, że jest jakaś tam kobiecina, czy człowiek, który tam przygarnia, pomaga. Pierwsze co to wchodzą, sterylizują, pomagają im, a drugie co to dostarczają karmę. Nasze dwa zwierzaczki też zostały wykastrowane i kot taki, Tomek go przybył, taki śmieszny kotek, no ale już doszedł do siebie, więc już został wykastrowany i suczka porzucona. I później po ogłoszeniach, które się ukazują w internetowych forach, zgłaszają się ludzie różni. Wolą takiego psa z domu tymczasowego, bo jak do mnie ktoś dzwoni, to ja mogę dać rekomendacje temu psu, czy lubi koty, czy lubi dzieci, jak reaguje, czy zostaje w domu, czy tylko do końca na przykład, czy ona może tam sobie jakaś tam pieska być na fotelu mieszkać. I ostatnia nasza sunia porzucona na naszej ulicy w stanie no strasznym, ona była pobita, pokopana, że
w ciąży oczywiście zaawansowane i tam się coś tam, no uratowane życie, przyjechali młodzi ludzie zza Wrocławia. Czyli zrobili 600 kilometrów do nas jednego dnia po to, żeby tą suczynkę, bo była śliczna, urocza i wymarzona się okazało. Później mamy kontakt, ja mam z tymi wszystkimi właścicielami kontakt, przesyłają zdjęcia, jesteśmy, opisuje na dogomani, każdy pies nasz ma wątek. I jakoś tak człowiek wie, że warto pomagać i innych namawiam, że nie za duże pieniądze, a tym bardziej, że jeszcze tu jak gmina może finansować nam sterylizację, szczepienia, karmię. A jak nie, na forach internetowych prośmy o pomoc. Jest grupa wariatów, którzy tak samo myślą jak i my. A od gmin domagajmy się takiej właśnie pomocy, bo to jest ich psim obowiązkiem, delikatnie mówiąc, a propos psów. Tomek teraz, tak? O kilka słów o sterylizacji, kastracji. Bardzo się cieszę, że przyjechałem. Wiedziałem się, że moja żona się zaprzyjaźnia z komendantem posterunku. No. A w ogóle to był przypadek, że ksiądz proboszcz poszedł do komendanta posterunku, żeby powiedzieć, że pies leży przejechany na drodze. Takich dwóch młodych środków policjantów było. No i mówią, ale to przepięca też, to ksiądz jest odchowany, a nie my, nie? No ksiądz popatrzył, ukłonił się, mówi, no przepraszam, ja chciałem tylko najbliższą rodzinę zawiadomić. Proszę Państwa, ja chciałem parę słów na temat antykoncepcji, na temat tabu. Jak myślicie, co to jest takiego antykoncepcja? Co ma, jaki cel jest antykoncepcji? Słucham. Naprawdę nie wiecie? O, proszę, już jest jedna odpowiedź, czyli zapobieganie nieplanowemu rozmnażaniu. Jakie jeszcze mogą być cele antykoncepcji? Lecznicze, zgodzę się. A jaki cel dla nas, dla ludzi, jako dla właścicieli? O, słuchajcie, święty spokój. Objawy rui u kotki. Jemy sobie zupę albo oglądamy sobie Jak miłość, a kotu nagle kotka przychodzi i przez godzinę albo dwie nie, 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 nie. No słuchajcie, po 20 minutach ma się ochotę tego sierściucha wziąć za frak, prawda, i wyrzucić na balkon, ale znowu Matko Boska, co ja zrobiłem? Przecież ten kot zaraz pójdzie, jakiś kocur go pyknie, już będę miał. No, dla własnego spokoju. Inna rzecz, suczka macieczkę. Podobno są ludzie, którzy śpią ze swoimi zwierzętami i tacy, którzy się do tego nie przyznają. W każdym razie suczka z cieczką, z krwawieniem, no nie jest to zbyt miłe, kiedy wchodzimy do łóżka, a tam mamy trochę jakieś plamki czerwone na prześcieradle czy na poduszce, prawda? Także w naszym własnym interesie antykoncepcja jest potrzebna. Jakie mamy metody antykoncepcji u zwierząt? Metody są naturalne i metody są sztuczne. Jaka jest metoda naturalna? Jak myślicie? Nie jest muszę uważać, nie. Nie. Owszem, muszę uważać, ale muszę uważać na psa albo na kota. Po prostu pilnowanie. Pilnowanie, pilnowanie, jeszcze raz pilnowanie. Jest to bardzo dla nas jako właścicieli bardzo niewdzięczne, prawda? Bo jednak musimy z tym psem chodzić na smyczy. Ruja zazwyczaj trwa w granicach 3-4 tygodni nawet. Chcąc upilnować swoją pociechę, musimy pilnować właśnie przez co najmniej 4 tygodnie. Te 9 dni krwawienia, później po krwawieniu najlepszy ten dzień na zabłodnienie, ten drugi, piąty dzień po zakończeniu krwawienia. No ale jednak te 4 tygodnie mordęgi, pilnowania, chodzenie na smyczy i tak dalej, i tak dalej. Też apeluję, przy takiej metodzie antykoncepcji zajmujmy się sami swoim zwierzęciem, swoim bratem mniejszym. Nie wysyłajmy, nie daj Boże, dzieci. Idzie suka, macieczkę, dziecko trzyma. No, raz, że może sobie dzieciaczek nie dać rady z tabunem psów, które
idą za swoją córką. Druga sprawa, dla dziecka też nie jest to miły widok, jeżeli patrzy na kopulujące się psy, zmianę warty, wesele, no to, to przynajmniej ja tego nie lubię. Metody sztuczne. Metody sztuczne możemy podzielić na farmakologiczne i na chirurgiczne. Czyli farmakologiczne, najprościej rzecz mówiąc, albo tabletki antykoncepcyjne, albo zastrzyki antykoncepcyjne. Jeżeli chodzi o tabletki, stosuje się je przede wszystkim u kotów. Jest to też bardzo dla nas, jako dla właścicieli, pracy chłodne, bo jednak co tydzień trzeba taką tabletkę dać, pilnować. Jeżeli kotka jest w domu, no to jeszcze mniejszy problem. No coraz więcej ludzi mają koty niewychodzące, aczkolwiek na wsiach, no to czy możemy mówić o kotach niewychodzących? Absolutnie nie, prawda? Zarówno koty, jak i psy rzadko bywają w domu. Zazwyczaj obora, zazwyczaj stodoła, jakaś buda przy stodole i tak dalej. No, przykro mi to mówić, ale psy i koty na wsiach traktowani są jako pracownicy, po prostu pracownicy gospodarstwa i też te fajni, bo darmowi. Zawsze mówię mojej żonie, że bardzo bym chciał, żeby mnie traktowała jak psa, to znaczy... Tak, dała jeść w dzień, a w nocy spuściła z łańcucha, no. Takie są, słuchajcie, praktyki. Zresztą, no jest, mieszkacie na wsi, widzicie to, nie muszę o tym mówić. A więc metody farmakologiczne, tabletki. Dla psów też można stosować tabletki, aczkolwiek nie polecam. Lepszą, jeżeli już się decydujemy na antykoncepcję farmakologiczną, zastrzyki o przedłużonym działaniu. Daje się to jakieś 2 miesiące przed spodziewaną cieczką. Średnio co pół roku podaje się zastrzyk. Są plusy, są minusy. Największym minusem są ewentualne powikłania. Jednak te wszystkie środki farmakologiczne to są hormony i wiadomo, że one nie są obojętne dla zdrowia naszych milusińskich. To znaczy u suki bardzo często mogą wychodzić ciąże urojone, bardzo często mogą wychodzić ropa macicza, bardzo często mogą wychodzić nowotwory gruczołu mlekowego, nowotwory układu, znaczy narządów rodnych. Bardzo często, co jest rzadko diagnozowane, cukrzyca, a poza tym no takie otyłość jakaś, ta suka taka, jakaś taka, jak to mówią na wsi, niekcenna jest, a nie... A w ogóle to psów to ja lubię, ale kotów nienawidzę jak psów, jak to kiedyś powiedział mój znajomy. Także wydaje mi się, że najlepszą metodą antykoncepcji jest antykoncepcja chirurgiczna, czyli sterylizacja. Jest to w tej chwili naprawdę zabieg. Robi się to pod narkozą. Jakie są plusy, jakie są minusy? Wielkim plusem jest to, że mamy i my, i nasz towarzysz ma no, święty spokój. To znaczy u kotek nie ma żadnych objawów cieczki, nie ma żadnych objawów rui. Mamy święty spokój, nie schodzą się psy, nie schodzą się koty, nie ma miauczenia, nie ma niepokoju, nie ma krwawienia, nie ma na przykład u psów ucieczek z domu, u suk też ucieczek z domu. Pod tym względem polecam wam suki, bo z sukami mamy problem 2 razy do roku, a z psami mamy 365 dni w roku, jeżeli nie są sterylizowane. Jakie są zalety dla samego zdrowia suki i kotki? Na razie suki i kotki. Eliminacja chorób układu rozrodczego, czyli eliminacja nawet, słuchajcie, do 95% nowotworów macicy, której nie ma, tak? Bo wycinamy. Eliminacja nowotworów gruczołu mlekowego, eliminacja gruczołów około odbytowych i odbytu, eliminacja cukrzycy, eliminacja ciąż urojonych i ropomacicz. Zwierzę jest naprawdę wtedy zdrowsze, milsze, sympatyczniejsze i nie sprawia nam tyle kłopotów, co normalnie. Jeżeli chodzi o psy, podobnie. Kastracja psa powoduje to, że pies chętnie zostaje w domu, a po co sobie będę chodził, nie? No.
Mitem jest, że pies po kastracji staje się bardziej leniwy, staje się bardziej otyły, nie chce mu się nic. Absolutnie to jest mit. Kastracja jedyne co robi, to zmniejsza agresję, dominację samczą. Absolutnie nie obniża wartości psa, jeżeli chodzi o psa stróżującego, czy no, przyjaciela na całe życie. Absolutnie. Jaka jest wada sterylizacji? Wielką wadą sterylizacji jest to, że robimy to raz na całe życie, prawda? Także musimy, słuchajcie, musimy ten temat no, przemyśleć. Jeżeli naprawdę mamy stworzenie, które uważamy, że będziemy rozmnażać, przemyślmy temat, bo no, po sterylizacji już nie da rady, żeby nie było tak jak z tą panią, która miała takiego pięknego perskiego kota, taki szczylkret, no cudny, no. Ogon w górę, puszysty, wąsy od ucha do ucha. No i pani była zapełnioną wędkarką, poszła na rzekę, złapała złotą rybkę. I złota rybka mówi, słuchaj, puść mnie, a spełnię twoje najskrytsze życzenie. No więc pani myśli, mówi, wiesz co, rybka, sprawdź, żeby ten mój kocur takim pięknym królewiczem. Przychodzi do domu, otwiera drzwi, patrzy, jakieś takie piękne ciasteczko sobie siedzi przy stole, tam czyta jakąś gazetkę, ale jakiś taki margotny, jakiś taki zmartwiony, więc ona do niego, mój ty królewiczu, mój ty cudny, mój ty wspaniały, a dlaczego ty taki smutny? Też byś była smutna, gdyby ktoś cię wykastrował 2 lata wcześniej. O. Także pamiętajmy o tym. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat sterylizacji? Tutaj padł zarzut, że jest to drogi zabieg. Dżentelmeni o pieniądzach nie należą, znaczy nie rozmawiają, ale ja nigdy nie mówiłem, że jestem dżentelmenem. Owszem, nie jest to tanie, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś bierze stworzenie pod swoją opiekę, to zdaje sobie sprawę, że to ponosi koszty. Ja na przykład, gdyby było mnie stać, kupiłbym sobie Mercedesa klasy A, nie wiem, E, który jest najlepszy, no nie wiem. No i jeszcze Fiat Punto i też jest dobrze, prawda? Jeżeli ktoś się decyduje na stworzenie, no musi się liczyć z tym, że będzie go to kosztowało. No trudno i darmo. Oprócz szczepień, oprócz leczeń, oprócz pielęgnacji, no trzeba się liczyć z tym, że ten zabieg też kosztuje. Ale powiem jedno. Mniej kosztuje zrobienie zabiegu niż ewentualne leczenie tego psa. W przypadku nowotworów, w przypadku ropomacicza. W samym przypadku ropomacicza płacisz jeszcze więcej. Bo i tak się to samo robi, co przy kastracji, przy sterylizacji. I tak to samo się robi. Także te pieniądze to, no, masz, no niestety, musisz mieć. Chyba na temat sterylizacji skończę. No są pewne mity, tak? 3 minuty. Są pewne mity, że na przykład no, nie wykastruję mojego psa, bo a niech sobie chłopak się pocieszy, niech sobie tam raz tam pyknie tą suczkę. No słuchajcie, no, przepraszam, zdęb. No czy u psów akt płciowy to jest, no nie wiem, jakieś doznanie erogenne, przyjemność i tak dalej. No tam pies z sobą nie idzie najpierw na kawę, potem do kina, później się tam wina nie napiją i nie idą do łóżka. U zwierząt to niestety, albo niestety, kopulacja to jest tylko i wyłącznie po to, żeby mieć potomstwo i nic więcej. No. Kiedy suczka może, no to piesek na nią skacze, no nie ma innej możliwości. I innym mitem jest, że moja suka musi mieć szczeniaki, bo ona instynktu macierzyńskiego nie będzie miała, no, ona musi się poczuć matką. No też, słuchajcie, no to są nasze ludzkie wymysły. Suka po odejściu od niej szczeniaków, wy myślicie, że ona o nich pamięta? Nie. Ona, mało tego, ona się cieszy, że już nikt ją za te cyce nie mamle, nikt nie drapie i tak dalej, i tak dalej. Widzę, że już sygnały są, skończyłem. Dziękuję. Tak, bardzo dziękuję. Tomek skończył na tym problemie sterylizacji. Powiedział parę zdań o tym otrzymaniu przez zwierzęta.
My tak do końca nie wiemy tak naprawdę, jak one odczuwają, bo to nie jest badane. Tak jak nie wiemy, jak my odczuwamy. Jak już dojdziemy do tego, że będziemy mogli widzieć, jak ludzie odczuwają, i będziemy mogli tak głęboko wnikać w ludzkie umysły, że będziemy mogli je kształtować, to będzie koniec świata, bo nie będziemy sobą. Na szczęście jeszcze do tego nie. Już możemy w inżynierii genetycznej zaprogramować oczy dziecka, jak to się na pieniądze i chce dzisiaj, tak już. Ale do tego jeszcze nie doszliśmy. Tak, o tych zwierzętach też niewiele wiemy. Jeszcze tak jeden fragmencik do tego, do tej kastracji, znaczy jeśli chodzi o psy, mniej obsikują wszystko, tak? Mniej znaczą tego. I koty też, tak. I psy, i koty. Ja jestem właścicielem trzech psów. Sukę 10-letnią ze schroniska jest wysterylizowana. Mam psa, który został wykastrowany. Moi koledzy znają je i naprawdę, że... I mam ślepego psa jeszcze z lasu, na którego już nie kastrowałem, bo jeszcze dokładać temu ślepemu tylego przerzut. Przeżycie to już nie ma sensu. Proszę bardzo, od razu, tak pytanie. Bo chciałem jeszcze powiedzieć parę zdań o tym, o komunikowaniu się z psem. Dobrze? I może potem pytanie. Dobrze, zostawimy na koniec Myślę, że to jest tak w tym momencie najbardziej. Dobrze, to proszę bardzo. Jestem w stanie zgodzić się i słuchać sobie tak spokojnie, jeżeli już bym się miała wkręcić w temat. Szanuję ludzi, którzy zajmują się zwierzętami, którzy robią wszystko, by ten cały proces niechodzenia bezdomnych i tak dalej. Natomiast nie do końca zgadzam się z tym, co zostało powiedziane. Odnoszę się tutaj do empatii człowieka, który posiada zwierzę w domu. Słucham tego wszystkiego, słuchając spokojnie, że wycinamy macicę, tam te wszystkie rzeczy. Jeżeli decydujemy się na psa, to w głębi powinniśmy zadać sobie pytanie odnośnie właśnie naszej empatii, odpowiedzialności za stworzenie, które mamy w domu. Nie kombinujmy tak do końca, jak je wykastrować, jak je pozbawić tego wszystkiego, bo odnieśmy się do tego, że bierzemy je po to, by działać zgodnie z naturą tego stworzenia, tak? A tutaj widzę poważne ingerencje. Jeżeli nie mówię o psach bezdomnych, jeżeli decydujemy się na jakiekolwiek zwierzę, to starajmy się uszanować również jego naturę. Dziękuję. Dobrze. Czyli staramy się uszanować jego naturę. Teraz pytam. Jeżeli pies pani zachoruje, co pani robi? Idę do weterynarza. A po co? By zdiagnozować chorobę. Ale po co? Przecież w naturze ten pies albo wybie, albo się wyleczy sam, albo odejdzie, tak? Na drugą stronę tęczy. Tak czy nie? Poproszę się o zwierzę, które mam w domu, które jest członkiem mojej rodziny. Mnie to nie przekonuje. Jeżeli robimy, mówię, jeżeli ma działać zgodnie z naturą, to działajmy faktycznie zgodnie z naturą. W naturze psy nie chodzą na zabiegi weterynaryjne, tak? Żadne zwierzę. Nie są szczepione przeciwko wściekliznę, nie są szczepione przeciwko kleszczom, rozmnażają króliki, tak? Ale to mnie również nie przekonuje, bo jeżeli decyduje się na psa, to wtedy ja biorę odpowiedzialność za to, by dopilnować, czy on się rozmnoży, czy nie, czy to psa, to znaczy bardzo się cieszę, że pani ponosi pełną odpowiedzialność za psa i bardzo będę się cieszył, jeżeli ten pies pani będzie utrzymywany zgodnie, że tak powiem, z praktyką ludzką. Natomiast niech mi pani powie, dlaczego jest przepełnienie psów w schroniskach? Dlaczego psy bezpańskie chodzą? Bo może nie wszyscy robią tak jak pani. Nie odnoszę się do problemu, pani. Słuchajcie, nie, rozumiem, że się nie przekonamy. Tylko jeszcze jeden tylko argument podam. Tak, pani szuka macieczkę i czy wszystkie psy promienia 4 kilometrów, tak? Ale starają się przywieźć do pani suki, tak? Więc to jest jeszcze jeden argument, tak? Bo każe im to natura robić, tak? Więc no jednak wtedy, musimy pogodzić. Nie wycinam jej macicy, tylko córka bierze psa na żeby wyprowadzić. No ale ona rozsiewa, proszę pani, swoje zapachy, które przyciągają psy 4 kilometrów. Tak, więc... Ale nie, proszę pani, nie odpowiada pani za swoje zwierzę, tylko w ten sposób pani po
powoduje ta ilość właściciele psów, zagrożenie, że tamte psy uciekną, tak i tak dalej, i tak dalej. Nie ma. Ja się... Dobrze. Suka cierpi właśnie, bo ma cieczkę, bo chce się rozmnożyć. Psy cierpią, bo mają zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle to rozumowanie, jeśli o mnie chodzi, pani nie przekonuje to, co my mówimy, ja uważam, to co pani proponuje jest okrutne. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć parę słów o komunikowaniu się ze zwierzęciem, takim jakim jest pies. I w ogóle co to jest pies? I mam mało czasu, staram się to zrobić. Otóż pies, chodzi o wilka, jest drapieżnikiem. Pies jest drapieżnikiem i odłączył się od wilka jakieś ponad 100 tysięcy lat temu. Stało się to w takim procesie, że coraz więcej tych psów się prawdopodobnie tak było. To już wiemy, bo jeszcze były takie teorie 20 lat temu, że jakieś psy od wilka, jakieś od szakala, jakieś od hieny. Już dzisiaj wiemy, że od wilka, bo wiemy to po badaniach genetycznych. Tak jak wiemy, że człowiek pochodzi z Afryki, jak robili te badania no, w takim uniwersytecie tam Hopkinska, skąd się wziął człowiek, to jednocześnie badano ten genotypy psa i wiemy, że pochodzi od wilka z Azji. Odłączył się mniej więcej ten pies 100 tysięcy lat temu i z tego wilka przekształcił się zwierzę, które jest niby wilkiem, ale jest trochę inne. Jest trochę inne, to znaczy jest takie, że w zasadzie przez te najstarsze ślady wilka i psa, to jest 26 tysięcy lat temu, w takiej jaskini we Francji, gdzie są ślady chłopca 10-letniego, który był człowiekiem, tak? A obok tego są ślady psa, który był pół wilkiem, pół psem, który szedł obok tego chłopca. I ten ślad ma tak 50 metrów zastygły w sadzy, w glinie i ten wiek określony pomocą właśnie tych badania tej sadzy z pochodu. Czyli przez te ileś lat wytworzyły się takie relacje, które genetycznie już zmieniły psa na to człowieka, który jest zwierzęciem zawsze przypisanym do człowieka, a u ludzi się wytworzyły, u wszystkich nie ma ludzi, którzy żyją na kuli ziemskiej, wytworzyły się takie, rozumiemy niektóre gesty psa, psów, znaczy machanie ogonem i tak dalej. I teraz, jak pies się komunikuje? Tak? Pies się komunikuje przez szczekanie. Pies się komunikuje przez... To szczekanie to można podzielić na ostrzegawcze, wołanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pies się głównie komunikuje, czego my nie wiemy, nie przez głos, tylko przez gest. Teraz jak Państwo obserwują dwa psy, które podchodzą do siebie, znaczy może tak, może żeby skrócić jeszcze bardziej. Mamy taki problem, który jest częsty, nasze pogryzienie człowieka przez psa. Pogryzienie człowieka przez psa. Otóż, psy są takimi zwierzętami, które jak tylko mogą, unikają gryzienia. Siebie nawzajem, kogokolwiek. Mają to głęboko wbudowane w swój mózg. Jak dwa psy się spotykają, to wysyłają sobie bardzo dużo sygnałów uspokajających. Tak? Idą do siebie, obok siebie bokiem, tak? Opuszczają głowy. Tak? I psy wysyłają te same sygnały ostrzegawcze do człowieka. Tak? Psy słabo komunikują się przez dotyk. Tak? Głównie obserwują swoją mowę, swojego ciała. Natomiast przez dotyk się prawie w ogóle nie komunikują. Jak my się komunikujemy, my ludzie? My komunikujemy się w ten sposób, że co robimy? Obejmujemy się, tak? Dotykamy się, robimy niedźwiadka, tak? Co? Patrzymy sobie w oczy, to jest bardzo ważne, tak? Czyli proszę Państwa, jednym słowem, w tej komunikacji z psem my stosujemy gesty ludzkie, tak, a psy stosują gesty swoje. I teraz tak, co oznacza w języku psim, jak my się patrzymy w oczy i mówimy chodź, tak? To oznacza dla psa agresję, tak? Więc mamy pierwszy moment, kiedy takiego starcia, że zwierzę się na nas rzuci i pogryzie.
Jak mamy, chcemy psa, jaki jest nasz odwyk, jak widzimy pieska jak pierwszego? Pogłaskać po głowie, tak? Co to oznacza dla psa? Proszę zwrócić uwagę, jak psy zaczynają walczyć ze sobą, tak? Pierwszy atak drapieżnika jest taki, że od góry i na kark. Czyli my w języku tego psa, w naszym języku my chcemy udowodnić piesek taki, a pies mówi, Boże kochany, zaraz mnie zaatakuje, muszę się bronić. Tak? Czyli pokazuje nam zęby i atakuje. Co robi dziecko, jak widzi psa? Dziecko obejmuje psa. Czyli dla psa, w języku psa jest to atak. Tak? I pies wtedy broni się przed tym atakiem. Tak? I pokazuje zęby, gryzie dziecko. Słucham. Ale to psy nie wiedzą od tylu lat, że my ludzie inaczej? Nie. To jeszcze tak daleko. Tak daleko jeszcze nie doszło, żeby psy stały się naczelnymi, a żebyśmy my zostali tymi wilkami czy rodzaju kanic, jakikolwiek. Nie, jeszcze tak daleko nie. Nie, oczywiście, ale słuchajcie, przebywanie z rodziną, jak nabierają zaufania, tak, ale ja mówię o tych. Teraz, jakie są naturalne potrzeby psów, żeby skończyć, tak? Pies, żeby być szczęśliwym psem, takim w pełni spełnionym, to jest, jak powiedziałem, drapieżnik, tak? To pies ma ogromną potrzebę, po pierwsze, eksploracji terenu. Znaczy, musi biegać i opłakiwać teren, bo ma wtedy potrzebę. Ma potrzebę w związku z tym ruchu. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli, ponieważ jest innym zwierzęciem niż wilk, który wilki się na ogół nie bawią, chyba że szczenięta tylko, prawda? I ta zabawa u szczeniąt wilczych w naturalnych stadach służy temu, żeby nawiązywać relacje w stadzie i także, żeby ćwiczyć psy. Wilki się nie bawią. Psy mają potrzebę zabawy, tak? Mają potrzebę też posiadania bycia w takim stadzie przy swoim właścicielu. I teraz co my robimy? Tak? W jednym tylko warunku, jak się dzieje. Psa mamy przy bucie. Tak? Wszystkie te psie potrzeby, wszystkie. Ja już nie mówię tutaj o potrzebach tam, jedzenia i tak dalej, ale te podstawowe potrzeby, tak? Kontaktu z człowiekiem, ruchu, eksploracji terenu, jak przypinamy tego psa do buty i go nigdy nie spuścimy, łamiemy. Teraz co się dzieje z tym psem, jak on jest ciągle przypięty do buty? On fiksuje po prostu. Tak, on po prostu dostaje kręcika. Jedne się zapadają, pies, który żyje tam zwykle 12 lat, przypięty na tym łańcuchu żyje 7. Tak? Inne dostają, stają się agresywne, tak, bo są ciągle sfrustrowane, zwłaszcza jak ci biegają dzieci, czy przychodzą inni ludzie, rzucają się na tym łańcuchu. Stają się sfrustrowane. Jak taki pies się zerwie z tego łańcucha, to jego pierwszy odruch jest wyładować tę frustrację, więc rzuca się na kogokolwiek. Tak? I tak my łamiemy po prostu te postępowania ze zwierzętami. Na to się nakłada jeszcze to nieumiejętne postępowanie, tak? Zwykle to chodź piesku, tak? Albo mówimy do psa, tubiemy Buda, tak? Czyli też znowu atak, tak? No, on czuje się zagrożony, odpowiada i tak dochodzi do tych pogryźń. Ja nie jestem w stanie powiedzieć tu więcej, ale chciałem zwrócić na to uwagę, że to, o czym tu mówiliśmy, tak? Że ten dłuższy łańcuch, że ten spuszczenie psa, żeby sobie po prostu mógł pobiegać, żeby mógł sobie poeksplorować teren. Tak? Czy pójście z nim na spacer, bo spacer dla psa z właścicielem swoim, to jest, nawet jeśli to jest pies wiejski, to może być śmieszne czasami, tak? Na wsi, bo że raz psa mi na języku będę chodził. Ale spacer, jeśli lubimy to zwierzę i chcemy, żeby ono było takie w pełni wartościowe, to ten spacer z właścicielem swoim, to jest okazja tak do nawiązania relacji, do eksploracji terenu, do poznania się nawzajem, tak? Bo to jest jednak bardzo społeczne zwierzę, pies. Więc my te relacje budujemy, po prostu bardziej wartościowe, spokojniejsze zwierzę, które nie gryzie, tak? Które jest posłuszne i które zaczynamy rozumieć.
Jeśli chodzi o materiały, to chciałbym odesłać Państwa na witrynę wiejską. Tam jest w takim fragmencie Zwierzęta na wsi. Tam jest parę rozmów z behawiorystką, panią Eweliną Eger, która opowiada o tym, co się dzieje, bardziej szczegółowo niż ja tutaj. No i do innych lektur. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jeśli ktoś był u Państwa zainteresowany, żeby więcej powiedzieć o psach, o tym stworzeniu, to też myślę, że bylibyśmy w stanie wysłać odpowiednią osobę, behawiorystkę, czy właśnie panią Ewelinę, która tam jest, po prostu, żeby zrobiła taki prosty, jak się z psem komunikować, a jak go może nawet i szkolić. Psy bardzo lubią jak się zabawy, nowe sztuczki, jak mieć takiego zdrowego psychicznie psa, nawet tego przy budzie, to jest dobrze nie tylko mu tam podrzucić te kości i nalać wody, ale wziąć go na, powiedzmy sobie, na te pół godziny i nauczyć jakiejś nowej sztuczki, nie tylko siad, ale też właśnie, żeby przyszedł. Ja już nigdy nie chcę mówić o takich bardzo skomplikowanych zabawach, frisbee, czy to zaganianie owiec, które obserwujemy, to i tak dalej. Także